świętowanie. Bardzo, bardzo serdecznie witam wszystkich na święcie Dnia Edukacji Narodowej. Jest to coroczne święto, doroczne święto, które w naszej szkole staramy się obchodzić i podkreślić naszą pracę, obecność uczniów, obecność rodziców, obecność gości zaproszonych, którzy pracowali w tej szkole wiele lat, uczyli, wskazywali, doradzali, pomagali i dzisiaj są z nami na tym święcie. Są to nauczyciele niepracujący, emeryci, zajmowali różne stanowiska, pracowali na różnych odcinkach i bardzo się cieszę, że goszczą dzisiaj w naszej szkole. Są to byli kierownicy Zespołu Zajęć Pozalekcyjnych, pani Zofia Palak, pan Józef Zdybel, który pamiętuje i upamiętnia dzisiejsze wydarzenie. Nauczyciele, nauczyciel języka polskiego pani Marianna Olszewska. Nauczycielka przedmiotów ścisłych pani Aniela Piątek. Nauczyciel fizyki pan Marian Zieliński. Nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej pani Elżbieta Wyszyńska-Oleksak. Wychowawczyni grupy pierwszej pani Joanna Greszta. Wychowawczyni grupy trzeciej pani Zofia Olszewska. Bardzo się cieszę, że państwo zaszczycili swoją obecnością, będą z nami wspólnie na Akademii. Witam naszych współpracowników, czyli służbę zdrowia, panią przełożoną pielęgniarek Małgorzatę Kultycką, dyrektora sanatorium, panią pielęgniarkę Renatę Bednarz, panią Katarzynę Gęśla, opiekunkę. Witam wszystkich rodziców, opiekunów, kuracjuszy dorosłych, gości, którzy tutaj w sanatorium przebywają, odpoczywają, poprawiają swoje zdrowie, swoich współpracowników, nauczycieli, wychowawców, pracowników administracji i naszą kochaną młodzież. Rozpoczynamy świętowanie, a to świętowanie rozpocznie się od Akademii i wysłuchania życzeń przez naszych dzieci. Zapraszam do wspólnego obejrzenia. Szanowni zebrani, w imieniu całej społeczności uczniowskiej mamy zaszczyt serdecznie powitać wszystkich, którzy przybyli na dzisiejszą uroczystość, aby świętować Dzień Edukacji Narodowej. Witamy serdecznie całe grono pedagogiczne. Panią dyrektor szkoły, naszych nauczycieli, wychowawców, pracowników administracji i obsługi, wszystkich zaproszonych gości, a wśród nich emerytowanych nauczycieli, którzy zaszczycili naszą uroczystość swoją obecnością. Bez was, drodzy państwo, szkoła nie mogłaby istnieć. Witamy serdecznie przedstawicieli rodziców, którzy wspierają pracę nauczycieli. Witamy wreszcie was, koleżanki i koledzy, bo Dzień Edukacji jest przecież także i naszym świętem. Szkoła jest ona naszym drugim domem, a nauczyciele są naszymi opiekunami, zastępują rodziców. Jest w niej poważnie, a czasem też zabawnie. Zapraszam państwa do obejrzenia wiadomości Ekspresu Czwórki. Kłaniają się państwo. Julia Niewęgłowska. I Jakub Pukalski. Mamy dzisiaj 14 dzień października. Do końca roku pozostało 70 dni. Dzisiejsi solenizanci to Dominika i Alan. Dzień będzie krótszy od najdłuższego dnia w szkole o 1 godzinę i 20 minut. Motto na dziś. Ucz się i pracuj, a garb ci sam wyrośnie. Rozpoczynamy wydanie Ekspresu Czwórki. W szkole podstawowej przy sanatorium w Krasnobrodzie odbywa się Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Na uroczystość przybyli zaproszeni goście, nauczyciele, emerytowani nauczyciele, pracownicy szkoły, zadowoleni uczniowie oraz rodzice. Oto co przygotowaliśmy. Jesień w krasie swej, na ziemi złotem dziś powie.
Witam Państwa. Przekroczyłem właśnie próg szkoły i kogo spotykam? Witam Panią. Czy coś się stało? Przepraszam, że taka nieuczesana jestem, ale dzieciaka mojego do szkoły przyprowadziłam. Normalnie złapałam za rękę i przyciągnęłam. Trochę się zapierał na krawężnikach, ale udało się. Nawet nie do pierwszej klasy, bo w pierwszej klasie to już był. Parę lat był w pierwszej. Wiecie Państwo, skalkulowałam to sobie i od razu do trzeciej go dam. Poza tym dowiedziałam się, że druga jest ciężka. Po co będę dzieciaka męczyć? 2 lata w trzeciej se posiedzi, to się tego samego dowie. A wiecie, szkoła się zmienia. Podłogi nowe, wyremontowane, klepka równo założona, aż dech zabiera. Nowoczesność, jak to się mówi. Wszędzie kamery. Wypożyczę od woźnego kasetę, to sobie synusia pooglądam. Lepszy to niż serial, co? Sporo nauczycieli po drodze spotkałam. Na przykład taką od WF-u. Młoda, w bluzie Adidosa, czy jakoś tak. Przywitała się, zrobiła przewrót w tył i poszła pokazać nam halę sportową. Ale też na krótko, nawet nie zdążyłam policzyć tych patyków na ścianie. A wiecie, jaka jestem dobra matka. Dbam o swojego syneczka, żeby nie był gorszy od innych. Wszystko mu już kupiłam. Zeszyty, nawet 2 bardzo tanie, bo zapisane. Kto zawsze ma na twarzy słońce i spokojny, miły głos? Kto odpowiedzi zna tysiące na męczących pytań stos? Kto urwi sobie da cukierka i kto zabaw wiele zna? Tak to jest nasza pani nauczycielka, dla niej piosenka tak. Nauczyciel dobrze wie, jak wesoło uczyć się. Nauczyciel dobrze wie, że nauka to zasadna sprawa. Nauczyciel dobrze wie, ile w głowie zmieści się. Nauczyciel dobrze wie, że nauka to jest super sprawa. Kto mnie nauczył liter pierwszych, by mnie w słowa składać mógł? I kto mi czyta setki wierszy i bajeczek dzień po dniu? Kto w każdej chwili zagra berka i na nudę sposób ma? Tak to jest nasza pani nauczycielka, dla niej piosenka ta. Nauczyciel dobrze wie, jak wesoło uczyć się. Nauczyciel dobrze wie, że nauka to zabawna sprawa. Nauczyciel dobrze wie, ile w głowie zmieści się. Nauczyciel dobrze wie, że nauka to jest super sprawa. I tym optymistycznym akcentem kończymy wydanie Ekspresu Czwórki. Za chwilę wiadomości sportowe. Uczniowie klas 1-3 marzą o dostaniu się do klasy sportowej. Biją rekordy biegając ze schodów. Ostatni swój wynik poprawi o 2 sekundy. Chłopcy z klas 4 uparcie ćwiczą boks. Rozpoczęli przygotowania do mistrzostw szkoły. W związku z tym ogłaszamy konkurs na stanowisko trenera. Wymagane: waga powyżej 60 kg, wyjątkowo odporność na ciosy, na te powyżej pasa, mocne i zdrowe zęby. Na korytarzach szkolnych codziennie mierzymy natężenie hałasu, ale do tej pory żaden z urządzeń pomiarowych nie wytrzymał próby. To już wszystko. Zapraszamy na jutrzejsze wydanie. Do zobaczenia. A następnym punktem programu jest koncert życzeń. Zapraszamy do wysłuchania koncertu życzeń. Odbiorcami dzisiejszych życzeń są nauczyciele i pracownicy szkoły. Zatem na początek o uwagę prosimy panią dyrektor szkoły. W imieniu wszystkich uczniów szkoły dziękujemy bardzo za zainteresowanie naszymi sprawami, za to, że zawsze wspieracie uczniowskie talenty. W tym prezencie mamy dla pani piosenkę oraz myśl: nauczyciel to przewodnik i lider. Sternik Łodzi. Jednakże energia, która tę łódź napędza, musi pochodzić od uczących się.
tyle wad. Są tuż obok mnie. Weź ten piękny dar i przez życie mieć, a wtedy za każdy uśmiech twój stóp ładny lata strój znudzi. Następne życzenia kierujemy do wszystkich nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Do gorących życzeń zdrowia, wytrwałości, niekończącej się cierpliwości dołączamy myśl: kto zdobytą wiedzę pielęgnuje, a nową bez przerwy zdobywa, ten może być nauczycielem innych. Prosimy również przyjąć wiersze. W najmłodszych klasach miłe panie uczą dzieci z sercem i oddaniem. Dzięki nim każdy pierwszaczek wymyśla kolorowy szlaczek. Uczy się kolejno różnych literek, wierzy w dzienniku, ma swój numerek. A gdy dziecku czasami coś nie wychodzi, pani pociesza: nie martw się, nic nie szkodzi. Te panie od nauczania początkowego wciąż wnoszą dużo dobrego i wartościowego. Pogodnych i radosnych dni wyjazdów bliższych i dalszych państwu emerytom jeszcze pamiętającą uczniowie w muzycznym upominku. Mamy dla was piosenkę oraz myśl: kto chce zapalać innych, sam musi płonąć. Niesamowity chwil, pomoc, poświęcenie sił.
można liczyć w każdym z nim. Nawet kiedy dzieli nas tysiące mil, więc całym sercem, całą duszą swą dziękujemy za miłość. Poznajemy siebie, dziękujemy Wam, dziękujemy Wam, dziękujemy Wam. Odbiorcami kolejnych życzeń są wszyscy humaniści, nauczyciele języka polskiego, angielskiego i historii, którym zdarza się ze spokojem głosić: sprawdziłam Wasze klasówki i cóż, człowiekiem jestem i nic co ludzkie nie jest mi obce. Uczniowie klas czwartych i szóstych dziękują za uczenie wrażliwości, wyzwalanie refleksji i tęsknoty, za rzeczami wielkimi, pomoc w łamaniu barier komunikacyjnych i naszego języka. Do życzeń dołączamy piosenkę oraz myśl: nauczyciel ma wpływ na wieczność, nie jest bowiem w stanie określić, gdzie kończy się jego oddziaływanie. W naszej szkole jest fajni magistrowie, zwyczajni, nadzwyczajnie nas uczą złych lekcji. Fajnie jest w naszej szkole już od wielu pokoleń, każdy pragnie od innych być lepszy. Chcemy Was iść przeprosić za te parę kaloszy, za te szybę, co słuchła się słów. Niech nam krowno wybaczy, nie możemy inaczej, w końcu młodzi jesteśmy i już. Przepraszamy Was za wszystko, co się stało, co się stanie, za kawały i za wygląd, bo naprawdę Was kochamy. Zamiast kwiatów, zamiast listów, bukiet słów Wam przesyłamy. Przepraszamy Was za wszystko, bo naprawdę. Nauczyciel to przyjaciel, który od najmłodszych lat prowadzi nas z rękę w dorosły świat. Pomaga w zdobywaniu wiedzy. Dzięki niemu nie obce są nam zajęcia przyrody, zwierząt, ludzkiego ciała. Wszystkim nauczycielom przedmiotów ścisłych, matematykom, przyrodnikom, nauczycielom zajęć komputerowych uczniowie są wdzięczni za praktyczne i realne odbicie tego, co w życiu ważne. Do życzeń dołączamy myśl: nauczycielem jest ten, kto potrafi z trudnych rzeczy uczynić łatwe. Prosimy również o wysłuchanie wiersza. Tyle jest zagadek na szerokiej ziemi, że ciągle pytamy dlaczego i po co. Lecz jeśli czegoś dowiedzieć się chcemy, nauczyciel zawsze służy nam pomocą. Nauczyciel umie na zwyczajnej mapie, co jest obraz niby tęczą malowany, pokazać nie tylko kolorowy papier, ale ląd prawdziwy, szumne oceany. W książkach są litery, znaczki tajemnicze, lecz co znaczą, nigdy by się nie odgadło. Lecz nasza pani i pan nauczyciel nauczyli, jak się czyta abecadło. Kolejne serdeczności mamy dla nauczyciela biblioteki, wychowawców, pani psycholog i logopedy oraz księdza. Dziękujemy za przezwyciężenie naszego lęku, za nauki z życia wzięte, byśmy nie dali się kupić zakazanym owocom. Do życzeń dołączamy sentencję: im bogatsze życie przenika nas samych, tym bogatsze życie możemy rozsiewać dookoła. Człowiekiem się stać.
świat. Odpowiedzi bracie tylko wiatr. Odpowiedzi wiatr wiejący przez świat. Odpowiedzi bracie tylko wiatr. Przez ile lat będzie ten górny szczyt, nim weszło na mórz znieść się dno. Przez ile ksiąg pisze się ludzki byt, nim mądrość wypisze mi ktoś. Przez ile lat nie odważył się nikt zawołać, że czas zmienić świat. Odpowiedzi wiatr wiejący przez świat. Odpowiedzi bracie tylko wiatr. Odpowiedzi wiatr wiejący przez świat. Odpowiedzi bracie tylko wiatr. Przez ile lat ludzie wiąć będą kark, nie wiedząc, że niebo jest tuż. Przez ile łez, ile bólu i skarg, trzeba i przeszłość się już. Jak blisko śmierć musi przejść obok nas, by człowiek zrozumiał swój los. Odpowiedzi wiatr wiejący przez świat. Odpowiedzi bracie tylko wiatr. Odpowiedzi wiatr wiejący przez świat. Odpowiedzi bracie tylko wiatr. Odpowiedzi wiatr wiejący przez świat. I ty swą odpowiedź rzuć na wiatr. Gorące życzenia otrzymują nauczyciele przedmiotów artystycznych, muzyki, plastyki, zajęć technicznych i wychowania fizycznego. Dzieci dziękują za artystyczne kształtowanie ich wnętrz i rozciągania mięśni, wiarę w osiągnięcia sportowe, za niezmierny zapór pracy i uczenia, jak zrobić coś z niczego. Życzeniom towarzyszy myśl, kto chce tworzyć, musi promieniować radością. W czas złotej sieni to święto przypada, kiedy gadki. Gdy śród drzew podcieni, gad kasztan spada. Kiedy liście zwiatem tańczą bosonowe, a silwie szamokę mgły październikowe i nie ma już kwiatów, zarżał ogródki, płoną tylko astrów poszczepione główki. Astry kolorowe, słoneczka jesieni, złocisto-różowe i pełne czerwieni. Jeżeli nie wiesz, do jakiego portu masz dopłynąć, to nie licz, że wiatry będą ci sprzyjać. O wysłuchanie piosenki i przyjęcie serdecznych życzeń, zdrowia, szczęścia i spełnienia marzeń prosimy wszystkich pracowników obsługi szkoły. Przynosi wiatr. Po co to lunę po świata po nocy da? Znacz rzeki wspomnień, obraz unosi się. Dom twój daleki, zgubiony dawno gdzieś. Dala od bliskich, tak nagle rzucił.
marzenia. Ono rozproszy złe losu cienie. Niechaj nadziei skrzydła białe z powrotem niosą cię jak wiatr. Wyciągnij dłonie i chwyć marzenie. Życzymy takich myśli i marzeń, które dają się urzeczywistnić, pięknych i szlachetnych pomysłów, które potrzebuje serce, cierpliwości, wytrwałości, aby służba dzieciom zrodziła wiele szlachetnych owoców. Dziękujemy za wszystkie starania, które wkładacie w nasze wychowanie i edukację. Wierzymy, że wasz wysiłek uczyni z nas ludzi mądrych i szlachetnych. Dziękujemy za codzienne, niezwykłe, trudne budowanie naszego wnętrza. Zdajemy sobie sprawę, że na efekty waszej pracy trzeba będzie czekać długo i cierpliwie, ale przyjdzie czas, gdy stanie się ona widoczna. Dlatego jeszcze raz za wszystko dziękujemy. Kiedy pójdę w świat i w daleką drogę, i gdy ciężko będzie mi, gdy pomyślę już nie mogę, wtedy w myślach będziesz ty, bo uczyłeś mnie, bym walczył i posłusznie stronie iść. Nauczycielu drogi, powiem prawdę, tak jak ty chciałbym być. Jesteśmy pełni podziwu i wdzięczności za wasz trud, drodzy nauczyciele. Przyjmijcie od nas, waszych uczniów, najserdeczniejsze życzenia. Życzymy wam spokojnej pracy i wiele satysfakcji z niej płynącej, dobrego zdrowia i samopoczucia, spełnienia marzeń i realizacji zawodowych planów. Do wakacji jeszcze prawie cały rok. Kalendarzem obliczamy tylko świąt. Zamiast słuchać, rozmawiamy. Na kartkówkach wciąż ciągamy, lecz od jutra wszystko zmieni się. Kochani nauczyciele, dziś chcemy odziękować wam za cierpliwość, dobre serca i zaczęty czas. Thank you.
oczy wokół mur, mężne serce, silna dłoń, pokonują morską toń. Żeglarzu hej, żeglarzu hej, hej żegluj, że żeglarzu, całą noc po morzu. Hej żegluj, że, hej żegluj, że, całą noc po. Agnieszki Małszewskiej, to jest kwiatek, który dotarł jeszcze w piątek.
nasze ręce, ale dla wszystkich Państwa, pracujących, niepracujących. Najlepsze życzenia, najgorętsze życzenia dla wszystkich. Dziękujemy Agnieszce. Zapraszamy, ale niestety nie mogła. Dziękuję, nie mogła być w tym dniu z nami, ale życzenia przekazała. Otrzymałam również życzenia od pani Barbary Kowal, dyrektora sanatorium, w dniu wczorajszym osobiście złożyła, a na dzisiaj wydelegowała panią przełożoną pielęgniarek Małgorzatę Kutycką. Także wszystkich Państwa bardzo gorąco i serdecznie pozdrawiam od pani dyrektor sanatorium Barbary Kowal. Najlepsze, najgorętsze, najserdeczniejsze życzenia. Najserdeczniejsze życzenia. No, w części artystycznej brzmiało wszystko, więc wszystkie złote myśli, wszystkie dziękuję, przepraszam, proszę, wszystko to brzmiało. Ja się do tego dołączam. Życzę jeszcze oprócz tego, żeby wyczuć szacunek społeczny dla tego zawodu, bo to jest bardzo trudny zawód, wymagający. I no, towarzyszy się przez wiele, wiele lat i ono pracuje właśnie potem. Nie teraz, ale potem. Więc wszystkiego dobrego i Państwu pracującym i już nie pracującym dużo szczęścia i zdrowia, bo jak będziemy mieli zdrowie, to się dalej wybrać. Bardzo, bardzo dziękuję. Za obecność, za życzenia i za piękne kwiaty. Myślę, że z mojej strony informacje, życzenia i to, co miałam do przekazania, przekazałam. Zapraszam na słodki poczęstunek, na ciasteczko, na kawę, na herbatę, a dzieci na smaczny obiad. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego.